Siemano, witajcie moi mili. Z tej strony Rashibo. Jest to pierwszy odcinek gry This War of Mine. Sezon 3 albo 4 już bodajże. No i tak, jest to gra, której długi czas nie było. Pamiętam, że fajnie ją odebraliście, więc zobaczmy. Tak, mamy dodatek The Little Ones. I w sumie spróbujmy tą historię. Nie grałem jeszcze już z tym dodatkiem, jak go kupiłem, bo kupiłem go w sumie tak naprawdę parę dni temu. Okej, dzień pierwszy, robi się bardzo zimno, zacznę od zimy, ciekawie. Zobaczmy, co z tego wyjdzie. Nie wiem, też zmieniło się coś w craftingu, tak na dobrą sprawę, czy jakieś dodatki doszły. Jeszcze inne, i tak mamy dwie osoby dorosłe. I dziecko. Nie wygląda to najlepiej. I będzie nam zdecydowanie zimno tutaj. Każdy dzień w oblężonym Pogoren to walka o przetrwanie. Po mieście grasują snajperzy. Ostrzał artyleryjski to codzienność. Przestępczość kwitnie, bo o zapasy coraz trudniej. Jakby tego było mało, zima zaczyna się na dobre, a centralnego ogrzewania brak. W tych skrajnych warunkach stary Henryk próbuje utrzymać przy życiu swojego wnuka Iwano. Szukając schronienia spotkali Arikę, która uciekła do Pogoren przed wojskowymi prześladowaniami. Postanowili na razie trzymać się razem i mieszkają w niedawno opuszczonym budynku. Okej, okay, Arika skrada się po cichu, palaczka. Jestem prostą dziewczyną z sąsiedztwa i wiem co nieco o życiu. Ulica wychowała mnie lepiej niż mój własny ojciec. Ten stary żul tłukł mnie, kiedy tylko chciał. Umiał uderzyć tak, żeby bolało. To już na szczęście minęło. Poszedł do piachu w pierwszych dniach wojny. Jestem włamywaczką od 14 roku życia. Wiesz jak to jest. Jestem w tym lepsza niż wszyscy, których znam i umiem skradać się jak lis. Postąpilibyście głupio, wyrzucając mnie. Okej, okay. Młody Iwano jest smutny. Mój tata walczył ze złymi żołnierzami. Jest dzielny i nie wpuścił ich do miasta. Powiedział, że jestem za młody, żeby walczyć, ale kiedy dorosnę, będę taki jak on. Ale nie mów dziadkowi, że on nie lubi żołnierzy. Hej, wiesz jak się bawić w gry wojenne? No, spoko. I Henryk, to jest chyba postać, której nie było wcześniej. Zna się na tytoniu. Szkoda, że nie mogliśmy się poznać w innych okolicznościach. Zanim to cholerstwo się zaczęło, cieszyłem się emeryturą i zajmowałem Iwano. Podczas gdy mój syn był w pracy. Gdy separatyści zaczęli podżegać mniejszość wiejską, powiedziałem synowi, że nic dobrego z tego nie wyniknie. Ale nie słuchał mnie. Porwała go idea niezależnej republiki Wiseni. Dołączył do rebeliantu, zostawiając ze mną Iwano. Nie widziałem go od czasu, gdy zaczęło się oblężenie. No dobrze. Czyli tak, no w sumie jest trochę syf, bo przydałby się piec. Okej, opał jakiś. Pogadaj z młodym. Potrzebujemy na pewno w krótkim czasie skraftić tutaj wszystkie potrzebne rzeczy. Piec, jedno łóżko minimum. Potrzebujemy ogarnąć to. O, tutaj mamy jakiś piec, tak? O. Mogę go ulepszyć? Pewnie nie, nie mam termometru, ale... Ale okej, okay, mamy możliwość tutaj podratowania trochę naszego obecnej sytuacji. Jest dobrze. Fajnie by było znaleźć termometr, chociaż wiem, że to jest prawie niemożliwe. Więc zobaczymy, co z tego wyjdzie. Arika pewnie będzie chodziła tutaj na wypady. Staruszka zostawimy w domu, żeby tutaj zajmował się młodym. To będzie chyba najlepsze rozwiązanie. Arika, tutaj nie, to nam nic nie da. Tu by się przydało, na przykład gdyby się dostała. O, wytrych, jak pięknie. Ale wytrych weźmiemy ze sobą. Ze względu na to, że możemy coś tam nim otworzyć pewnie. Jak nie teraz, to później. Ile jest 9 stopni? Mało dalej.
Zobaczmy, czy jak dowalimy do pieca, to coś zmieni. Chociaż szczerze nie wydaje mi się. Cienko to widzę. 9 stopni dalej. No dobrze. Plus jest taki, że mamy dużo rzeczy. Dobra, dziadek niech tam przejdzie na dół. Zobaczmy tak. Łóżko. I od razu wtedy weźmy drugie, ustawmy. Ale tylko do 9 stopni odgrzeje. To jest bardziej niż lipa, nie? Jedno łóżko na dole, drugie u góry zrobimy. Tutaj ustawimy jeszcze stół warsztatowy. Ile w ogóle mamy rzeczy? No, komponentów mamy co bądź dużo. Więc moglibyśmy się postarać jakoś tutaj... coś tutaj więcej porobić. Dobra, niech... niech Henryk się zajmie tym. No, temperatura jakoś rośnie, nie? Pomyśleć o ogrzewaniu, no przecież myślimy o nim, nie? Work tool. I wtedy można będzie też pomyśleć o tym, żeby trochę do pieca dołożyć, nie? Bo żeby chyba ulepszyć to, to byłby nam potrzebny polepszony ten. Tak, tu były polepszone komponenty. O, albo tu idź się pobawić, no, przy dziadku. Na pewno przyda nam się łom do otwierania tutaj rzeczy w środku, nie? Gdy będziemy mieli łom, to... będziemy mieli łom, to z łomem już możemy tutaj sobie poradzić trochę. Kiedy jest taki ziom, łatwo się rozchorować, wiem. Tylko widzicie, ten piec w ogóle nie trzyma, nie? Wydaje mi się też, że to może być związane z tym, że no faktycznie rzecz biorąc nie mamy nawet tutaj czym dokładnie dowalić do tego pieca, nie? Okej, idź do góry, dziadku, wtedy i to zrób. Tutaj co? Czym się młody tu w ogóle bawi? Nie wiem nawet. Pierwsze takie szybkie kilka dni musimy... mamy w sumie warsztat, więc musimy załatwić sobie broń, to jest priorytet. Jakiś nóż, broń, tego typu rzeczy. I widzę, czego jeszcze nie zrobiłem, a co powinienem zrobić. Nie mamy... nie mamy kuchenki. Nie mamy kuchenki i to mogłoby może nas tu zgubić. A inaczej, a zobaczmy tutaj ulepszenia. Czy to wymagało jakichś tutaj poważnych rzeczy? Nie pamiętam. Możemy ulepszyć. Dobra. Zrobimy crafting na drugi poziom wtedy. Bo i tak tutaj, tu potrzebujemy termometr i tutaj do tej kuchenki ulepszonej też będziemy potrzebowali termometr. Więc tak czy owak, będziemy potrzebowali jedno i drugie. Dobrze, tutaj to załatwimy. Nikt nie przyszedł jeszcze. Nie. Lipa. Nazbierajmy też śniegu. Bandaże, bardzo dobrze. Bardzo fajnie, że bandaże dostaliśmy. Z bandażami już możemy coś tutaj wykombinować więcej, naprawdę. Ile? 5, dobra, niech będzie 5. Mam nadzieję, że teraz tutaj już będziemy mogli... tak, możemy jeszcze kuchenkę zrobić. Możemy robić też barykady, to jest w ogóle świetna opcja, bo barykady na pewno nam... o Jezu, z tego co widzę, to już nie zdążymy nic zrobić. No, nie zdążyliśmy już prawie nic zrobić. No i teraz tak, ty czuwasz, ty szukasz zapasów, ty młody śpisz. Teraz tylko tak, broń. Tutaj nie, bliźniak nie, ostrzelany domek. Ostatnio ostrzelam to dzielnica, wiele domów nadal płonie, ludzie uciekają stąd w pośpiechu, być może znajdziemy tu więcej użytecznych przedmiotów i nikogo przy tym nie napotkamy. Jasne. Bierzemy wytrychy, te ręczne. Wytrychami ręcznymi powinniśmy dać radę dużo rzeczy ogarnąć. A nie, zróbmy tu, tutaj sprawdźmy. Tu pewnie szczur jest.
Wow. Nie no, mega opcja. Oczywiście zrobimy sobie staka tutaj. W tym jednym miejscu, żebyśmy nie musieli potem wszystkiego tachać. Żebyśmy mogli sobie to wszystko podzielić tutaj. No, oczywiście zajrzymy tutaj przez dziurkę od klucza, nie będę tam wpadał też. Ale jestem prawie na 100% pewny, że będzie pusto. Okej. Teraz tak, tu mamy jedzenie, tu mamy coś, tu, o, wytrych. Dobrze. No, rzeczywiście, dobrze widać, że jest włamywaczką, bo faktycznie szybko otwiera wszystko, nie? Co my tu mamy? Jedno z ulotek. Trwa operacja antyterrorystyczna. Osoby przebywające na terenie miasta zostaną posądzone o współdział. Dla własnego dobra natychmiast opuśćcie Pogoren. Wojsko zapewni wam bezpieczeństwo. Po tych wszystkich zbrodniach niewielu jak skłonnych w to uwierzyć. No racja, no jak pamiętacie z poprzednich sezonów. Wojsko chyba było najbardziej znienawidzoną frakcją w tej grze. O, musielibyśmy to ogarnąć. Dobra, do roboty w takim razie. Trzeba to wszystko tutaj porobić. Ogólnie co? Co tam u was? No, dajcie znać, nie? No, stream ostatnio nie wyszedł. Fajnie go zaczęliśmy, ale no niestety dopóki nie będę miał lepszego łącza, to nie ma fizycznie szans jeszcze nic zrobić z tym, więc trochę mnie to martwi. Ale myślę, że w okolicy nowego roku już powinniśmy dupnąć jakiegoś fajnego streama długiego, nie? Może nawet jak się uda, to zrobimy 10-godzinny stream. Co byście o tym myśleli? Na przykład, nie wiem, jakiś Overwatch czy coś takiego. O, to byłoby pompas, czuję, nie? Jakieś granie, nie wiem, w Prisona albo w Craft the World. Jakiegoś tego typu gry. O, no mi się to podoba na przykład, nie? Mi się taka perspektywa bardzo podoba, żebyśmy na przykład mogli ogarnąć sobie jakieś tam takie fajne rzeczy. Będzie potrzebne na pewno nam załatwienie części. Części broni tutaj, no. Musimy załatwić części broni. Przynajmniej 3 na nóż. Z 3 częściami broni na nóż już damy radę dużo naprawdę tutaj rzeczy działać. Przede wszystkim będziemy mogli... Okej, dobrze. Przede wszystkim będziemy mogli się efektywnie bronić. Także już nie będzie czegoś takiego na przykład, że wiecie, zostawiamy w mieszkaniu kogoś i nic, tylko będzie mogła ta osoba się bronić. Tutaj, kurczę, no naboje. Nie, kurczę, interesują części broni. Albo faktycznie jakaś sama broń. Nie? Faktycznie, nie wiem, jakiś karabin czy coś. O, no nie, no mega, nie? Tutaj to jest, jeżeli chodzi o ilość leków, to jesteśmy ustawieni, nie? Tylko jeżeli to była ta broń bardzo dużo, co tutaj znaleźliśmy, to jesteśmy... To jest lipa, nie? To jest naprawdę niesamowita lipa. Mam nadzieję, że tutaj coś jeszcze na dworzu może byśmy... Zobaczmy tu. Nie, tam jest tylko wyjście. Czy to jest alternatywna droga ucieczki? Tak na dobrą sprawę. No tu może coś będzie, come on, jakieś komponenty do broni, cokolwiek. Opału by się przydało. O, części broni 2. Fajnie, jeszcze jedną byśmy znaleźli i byłoby mega. Jeszcze jedną część broni gdzieś. Nie, może nie wiesz jak tam dojść. Co ty nigdy po domu nie biegałaś? Come on. Musimy, mamy już mało czasu, ale musimy znaleźć po prostu jeszcze jedną część broni. Mamy 2. Jakbyśmy tak jeszcze jedną znaleźli, nie, no to wracamy i mamy... Wracamy, jesteśmy ustawieni, nie? Więc byłoby naprawdę fajnie. Nie wiem, o której kończy się, o 5 chyba. 5 nad ranem chyba jest tutaj ustawione, żeby było trzeba wracać. Oczywiście gra nam pewnie jeszcze podpowie 5 razy o tym. Kurczę, ile to jest komponentów, nie, naprawdę ogromne ilości są rzeczy. Gdybyśmy tu na przykład znaleźli, nie wiem, złamany, pęknięty pistolet czy coś takiego, to już w ogóle byłoby fajnie. I w ogóle, żebyśmy mogli na przykład jakiś plecak mieć lepszy. Coś takiego, cokolwiek, nie? Cukier. W sumie cukier do bimbru, nie? Cukier do bimbru by był dobry. Więc można by to jakoś
zawsze tutaj ogarnąć. A tymczasem komponenty się przydadzą, nie? Dobra, jedzenie jakieś. Bo jedzenie na pewno się przyda. I tam mieliśmy też fajną rzecz. Wodę. Dużo wody. Woda się nam zdecydowanie przyda. Teraz tak. I mam nadzieję, że może w tym domu opuszczonym naszym znajdziemy też jakieś komponenty. Czy coś. Czy cośkolwiek. No tu znowu chyba wszystko zabraliśmy, tak? Tak. No to trudno. Trzeba zobaczyć wtedy, co tu mamy dokładnie. Przejrzeć i spadamy stąd. Komponenty. Bez komponentów to... Czyli teraz tak. Jedzenie na pewno. Wodę. Broń. Naboje nie, elektronika nie. Te komponenty się przydadzą. No i zróbmy tak. I spadamy stąd. Jak na pierwszą w ogóle wyprawę, to spoko, tylko że martwi mnie to, że nie mamy komponentów takich, że czysto stricte broni. Bo naprawdę boję się o tutaj jej agresji ze strony... Agresji ze strony rabusiów, nie? I tak naprawdę mam ulepszony workbench, więc... Lekko chory młody jest. Okej, idź pogadać z dziadkiem. Nie mamy tych leków podstawowych. Nie mamy tych leków podstawowych też, to trochę... No, trochę rozwala nam tutaj system cały. Bio. Mówiłem wam już o moim starym? Jak ja nienawidziłem tego dupka. Ale wojna robi z ludźmi dziwne rzeczy. W nocy bombardowanie grawi, coś się zmieniło. Nigdy nie zapomnę tego, co zrobił. Słyszeliście, co stało się w grawi, prawda? Jestem ciekaw, bo nie pamiętam, czy są fabuły takie same. Nie, oni się muszą przespać na razie, nie? Ogólnie wszyscy są głodni. Jeszcze młody jest lekko chory. Niedobrze. Dobra, dajmy mu konserwę. Niech się naje. Dobra, idź się położyć. Młody jest syty. To jest fajna sprawa. Ale też, że jest lekko chory, to mnie trochę martwi tutaj. Może młody dorzucić do pieca? O, młody może dorzucać do pieca. No to fajnie, to on będzie tutaj naszą siłą do dorzucania do pieca. No pewnie tutaj ich naprawiać tego dalej nie może. Pewnie usłyszę komentarz w stylu, jestem za młody. Więc będzie niestety klops z tym. No i tam zobaczyć. Oni się muszą wyspać, bo inaczej nie będziemy mieli po prostu siły przerobowej na noc, nie? Chętnie nauczy się, jak tego używać. Odgracać tam też nie może łomu pewnie. Chociaż... Zobaczmy, czy może iść to zrobić. Jeżeli bym mógł, to byłoby naprawdę genialnie. Byśmy byli trochę bardziej tutaj... osłonięci od tej strony. Nie, nie może. To lipa, no. No i kurczę, bym chciał, żeby oni się już wyspali. Nie wiem, ile oni potrzebują snu, pół dnia. Ale powiem wam, czuję tutaj fajny poziom, nie? Że będzie fajny poziom tutaj wymagania od nas. Mimo wszystko tego, że, no wiecie, zaczynamy zimą. Mamy mało surowców. Chociaż... Faktycznie to mamy dużo, nie? Faktycznie to naprawdę mamy fajnie dużo surowców, bo... Ile mamy? 30 komponentów, śnieg, części broni. Jeżeli tylko już by wstali powoli i Arika, i Henryk, no to... O, Arika wstała, dobra. Jest drugi dzień, na następny dzień dopiero będzie pora na jedzenie.
Ale to już i tak jest, i tak już jest dobrze z tym, nie? I zobaczymy, czy kuchenkę możemy ulepszyć, bo mi się wydaje, że kuchenka nie miała aż takich wysokich wymagań. Naprawdę, wydaje mi się, że to trochę inaczej było z kuchenką. Tak, kuchenka była inaczej. Będziemy zużywali mniej opału dzięki temu. To jest bardzo przydatne. Żeby nie powiedzieć najbardziej przydatną rzeczą, to by było. Ile w ogóle mamy opału? Ostatnią sztukę. No, będzie trzeba niedługo zrobić trochę więcej. Okej. Zabarykadać nie możemy, bo nie mamy desek. Okej, następny wypad robimy po deski wtedy. Jak tylko będzie możliwość, nie? No bo trudno, no co innego zrobimy, nie? Okej, tutaj się trzeba poprzebijać wszędzie, zobaczyć jak to wygląda. Bo chyba... Nie, teraz nie będę mógł zrobić łopaty, bo ostatnie komponenty przepaliłem, nie? No. I zresztą nie mieliśmy aż też tyle. I na następny dzień zrobimy sobie jedzenie. Czy może nawet dzisiaj, jeżeli zdążymy. No, zróbmy to teraz. Tego i tak nie odgrzebiemy już teraz, żeby to ogarnąć, ale jutro już na następny dzień będziemy mieli dodatkowe dwa miejsca do otwarcia. I tak. Dwie porcje jedzenia, no to oni zjedzą po jednej i Dziesiak dostanie ten. Znaczy mam wiedzieć jak, Iwano dostanie trzecią. No dobrze, ona jest palaczką, on umie skręcać papierosa, oni się dogadają. Są dwie sztuki pożywienia. Zobaczymy jak to wyjdzie. Następny dzień musimy zrobić znowu jakiś wypad po broń. Fajne jest to, że tam wiem, że dużo leków nam zostało. Okej, kończymy to. Przyszła noc. Garaż. Części dużo, zachowaj ostrożność. Jedzenie, leki, źle. My tam nie możemy dostać się przez śnieg. Tu jest broń bardzo dużo w tym bliźniaku, no ale nie wiem jakby to tam wyglądało, więc pójdziemy do garażu. W garażu był chyba ten facet, co chciał żywność, nie pamiętam. Zobaczymy, no. Jeżeli to jest to, co myślę, no to fajnie, bo wtedy pohandlujemy z nim. Zachować ostrożność. Co, ja nie pamiętam tego miejsca. Ej, bez kitu. Bez kitu nie pamiętam tego. Może są jakieś lokacje nowe, których ja po prostu nie miałem tutaj przyjemności poznać. W tym dodatku The Little Ones, but this is podejrzany, my friend, nie? Zobaczmy, co tutaj będziemy mieli. Ja się do zobaczenia w niebie. O, jejku, niedobrze. O. Leki dla ojca. Brzeszczot, o panie, nie? Tu byś miał wszystko, co potrzebujemy. O, dobra, bardzo hojnie, że jedzenie ci dajemy, tak? Fajnie, dobrze, to my tak... Wow, no to mamy, byśmy mieli wszystko, nie? To fajnie, to byłoby mega po prostu, nie? Okej. Nie, wiecie co, sobie zostawimy to miejsce, nawet nie będziemy ich okradać, nie? Tutaj sobie to obejrzymy, spenetrujemy to wszystko. No i weźmiemy tak garść komponentów. Garść komponentów na krzyż i do tego jeszcze na przykład potem... No nie wiem, co byśmy mogli wziąć, nie? Ale jest naprawdę fajna sprawa, bo mamy dużo rzeczy dobrych. Naprawdę dostaniemy dużo dobrych rzeczy. Nie wiem, czy wy te też tak odbieracie, ale nie chciałbym po prostu jakoś
Nie chciałbym być agresywny, nie chciałbym być agresorem. Jeżeli by się dało, to tutaj wszystko jakoś zrobić tak pokojową. Z pokojowej strony to byłoby po prostu mega. Okej, okay. Będziemy mieli nóż na pewno na następny dzień. Będziemy mogli sobie zrobić nóż, czyli w razie obrony byśmy byli ustawieni. Ale pod... nie wiem, czy to był... strzał taki z dupy, czy to... to było tutaj coś już... czy do nas ktoś strzelał? Bo przyznam, że naprawdę w tej grze nie mam pojęcia nigdy, czy coś się dzieje przeciwko nas, czy w tle. Mam nadzieję, że naprawdę nikt tutaj do nas nie strzelał, nie jesteśmy na jakiejś chorej, odsłoniętej pozycji. Ale dobrze, warto zapamiętać, że w garażu są fajne rzeczy. Nie? Warto to naprawdę zapamiętać. To teraz tak, bierzemy łom, broń, komponenty i masa drewna. Aha, tak. Okej. I wracamy do wyjścia. I w tym odcinku, moi mili, to będzie wszystko. I do zobaczenia w następnym odcinku z gry This War of Mine. Także trzymajcie się. Hej.